grzech nie jest prywatną sprawą w ciele Chrystusa, bo infekuje całe ciało, ale klucze do szczęścia też. A ja dzisiaj w sprawie tej drugiej. Ostatni czas temu, jakieś 3-4 tygodnie, nie pamiętam, opowiedziałem wam trochę o różnych traumach z dzieciństwa, które wpłynęły na to, że nie potrafiłem czuć się bezpiecznie w domu, w miejscu, gdzie powinienem czuć się bezpiecznie. Czytaj, być otwarty w tym domu i mówić, że sobie z czymś nie radzę. I dzisiaj chciałbym zamknąć ten temat raz na zawsze, ponieważ stawiam kropkę nad i. Dziewiętnaście lat chodzę z Bogiem, jakkolwiek to brzmi, ale dwa tygodnie temu po raz pierwszy powierzyłem się mojemu liderowi z najmroczniejszymi zakamarkami mojej duszy, z planami grzechów i z najgłębszym syfem, z którym chodziłem. I wiecie co? Zadzwoniłem ostatnio do mojej mamy zapytać, jak jest, jak się masz. I płakaliśmy razem. Płakaliśmy razem dlatego, że ja chodziłem do człowieka, którego obdarzyłem największym zaufaniem na tej ziemi, kiedykolwiek, jakiego kiedykolwiek obdarzyłem, do Artura. Od 6 lat przychodziłem tak. Ale już nie wytrzymałem. Dzisiaj umiem płakać z ludźmi. Płakać publicznie, bo rok temu pomodliłem się. Czemu, Jezu, ty płakałeś publicznie, krzyczałeś, śmiałeś się. Ja umiem płakać, znaczy umiem krzyczeć, śmiać się, ale nie umiem płakać. Dzisiaj idę i sobie wyję i mam głęboko gdzieś, co kto myśli. I wiecie co? Ja chowałem ostrane majtki, jak miałem 6-7 lat, bo bałem się przyjść do domu. A moja mama, która powiedziała, że odzyskała syna, bo wszelkie mury pękły między nami. I jak ona usłyszała to, co mówiłem 3-4 tygodnie temu, chodziła po domu, kleła, wściekła na to, co ja zrobiłem. Ja wiedziałem, że ja tym ją zranię. Ale dzisiaj wiecie co? Ja mówię, mamo, może ja bym nasrał w moje majtki i pomachał nimi publicznie. Śmiejemy się z tego. Tak się jedzie z diabłem. Macie liderów. Proszę was, nie bójcie się ich. Oni są wam po to. W ogóle ten Kościół, bycie razem jest po to, żebyśmy wykorzystywali ten potencjał. Proszę was, powierzajcie się, bo ja spieprzyłem 19 lat. Moje chrześcijaństwo w pewnym sensie dopiero się zaczęło. Bo powierzyłem się człowiekowi, którego pokochałem i którego uznałem za godnego zaufania, ale to było za mało. Nie bójcie się swoich liderów. Otwierajcie się przed nimi. Rzeczy w Królestwie dzieją się w sekundę. Ja jestem tego przykładem. Zresztą wiemy coś o tym.